otwieram paczkę z kartami Pokémon od widza. I tutaj dla was na dzień dobry Pokemishi zafundował kody do gry Pokémon Live, więc możecie sobie odebrać, kto pierwszy, ten lepszy. A teraz lecimy z pierwszym boosterem. Ale cute Eevee. Mamy Sidota, Eevee, Arcanine, przepiękny. Growlite, też rewelacja. Ninetales i Vulpix. I paczka numer 2, Monferno, ale mi się ta małpa podoba. Jest ognista, rewelacja. I teraz mamy Infernape. Jeszcze fajniejsza wersja. Onix, ole kozaczek, często na moich live'ach się pokazuje. Przyda się na zagadki. Galariański Yamask. Też fajny ziomek, taki wykręcony. Litwick, bardzo mi się ta karciocha podoba. Tutaj mamy Fossila, pięknie się świeci. Lugia, ole kozaczek z McDonalda. I miałem Stick, też fajny ziomek. Paczka numer 3, idzie na warsztat. Patrzcie, jak przepięknie się świecą te gwiazdki. Tutaj mamy kartę japońską, Krogunk. Arboliva, fajna karta. Z najnowszej generacji. Volo, trener. Siemaneczko, ziomeczku. Groudon, ale koksik. I tutaj mamy kartę trenera z 2016 roku. I Dragapult. Ten to jest wyjątkowo oryginalny. Paczucha numer 4 i Entei. Na sam start, na dzień dobry. I to jest totalny sztos. Przepięknie wygląda ta karta. Tutaj no nie jest zbyt przyjazny, ale prezentuje się majestatycznie i kozacko. Też ekstra. Naprawdę lubię ogniste Pokémony. Armourage, czyli ten ziomeczek z 9 najnowszej generacji. Tutaj też wygląda groźnie. Ho, 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 ho. Okej, okay, mamy kolejną karciochę. Magmar. Ekstra. W wersji holo. Uwielbiam tego arta. I Charizard z Pokémon Go. Bang! Elegancko. Jest płomniście, jest elegancko. Dzięki serdeczne. Bardzo fajne karciochy. Przydadzą się. Bardzo dziękuję.